Witajcie kochani w kolejnym odcinku Barew Zez. Bohaterem odcinka dzisiaj wykonującym danie będę ja, z uwagi na fakt, iż danie, które wam zaproponuję za chwilkę, w krajach Kaukazu, a przede wszystkim w Armenii, którą znam, wykonują tylko i wyłącznie mężczyźni. Będziemy dzisiaj poskramiać ogień, co zobaczycie za chwilę. Ogień ten będzie palony na typowym ormiańskim grillu w języku polskim, natomiast w języku ormiańskim jest to mahal. Daniem dzisiejszym będzie chorowac, które już znacie z naszych poprzednich odcinków, w postaci chorowac warzywny, ale tutaj rolę główną odegra karkówka wieprzowa. Zapraszam do oglądania. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie karkówka wieprzowa. Mamy tutaj 2,5-kilogramowy kawałek kaczku, piękny, dzisiaj wybrany na ryneczku. Nigdy nie kupujemy mięsa przede wszystkim w sieciach, ani w marketach. Dlatego, że na ryneczku mamy umówione panie, panów, którzy na zamówienie przywożą nam mięso takie, jakie chcemy. Musi być świeże, czyste, piękne mięso, bo wtedy mamy gwarancję tego, że danie będzie udane. Przygotowania dzisiejszego dania będziemy używali oczywiście przypraw. Przyprawy te, tak jak wspomniała już wcześniej Lili we wcześniejszych odcinkach, będą to mono przyprawy, czyli nigdy nic nie mieszamy, nie używamy jakichś gotowych mieszanek. Jest to mielony pieprz czarny, jest to sól, jest to słodka papryka, notabene ta papryka tydzień temu przyjechała z Armenii. I jest to papryka, której nie można porównać z żadną inną mieloną papryką, którą kupicie u nas w sklepach. Uwierzcie mi, barwa, smak oraz zapach powala na kolana. I ostra papryka. Używać będziemy oczywiście również cebuli, którą już wcześniej poszatkowałem. Tutaj zostawiłem jedną, żeby pokazać wam, że będziemy ją również kroili. Oprócz tego do naszego dania niezbędnym będzie chorowac warzywny, który przedstawialiśmy we wcześniejszej odsłonie. Również będzie pieczony bakłażan, również będzie pieczona papryka, również będzie pieczony pomidor. Także zapraszam, oglądajcie dalej. Danie to jest bardzo popularne w krajach Kaukazu. W Armenii to danie przygotowują tylko i wyłącznie mężczyźni, gdyż jak przeczytałem, jak się dowiedziałem, mężczyźni oddają do tego dania swoje serce i dlatego przygotowują je mężczyźni. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, 2,5-kilogramowy kawałek kaczku, który musimy przygotować i pokroić do nabicia na oryginalne sztyce. W języku polskim nazywamy to sztyce, natomiast w języku ormiańskim jest to shish. Coraz bardziej popularnym w Polsce jest słowo szampur, dlatego że mamy tutaj gości z Ukrainy, mamy gości z Rosji. W Rosji właśnie mówią na to szampur. Niektóre z tych sztyc, szampurów, które mam u siebie, jest starsze ode mnie. Są przywiezione z Armenii. Niektóre są wykonane już w Polsce, ale te w Polsce już niestety są gorszej jakości. Stal nierdzewna, gruba, sztywna. Te pręty się nie wyginają, dają gwarancję tego, że będziemy to mięso piekli bardzo ładnie. Przechodzimy do krojenia. Mięso możemy tak naprawdę pokroić na różne sposoby. Możemy pokroić je w plastry, możemy pokroić je w kostkę, taką grubszą. Ja dzisiaj pokroję to mięso, przekrawając cały ten karczek na pół, po długości. I to, co uzyskaliśmy, uformuję w takie malutkie kawałeczki, które będą nam idealnie pasowały na nasze szampury. A jakiej grubości mniej więcej to kroisz? Kawałeczki są mniej więcej grubości 1,5 cm. One nie mogą być zbyt cienkie, aby nam to mięso się nie spaliło przede wszystkim na grillu, co będziecie oglądać później. Nie mogą być też zbyt grube, no bo musimy zagwarantować równe pieczenie tego mięsa później.
A w krajach kaukaskich z jakiego mięsa jeszcze się robi? Opowiedz trochę o tym. Tak naprawdę w krajach Kaukazu, tam gdzie przeważa muzułmanizm na przykład, wykorzystywane jest mięso baranie. To będziemy też pokazywać, jak przygotowywać baraninę na ogniu, czy w grillu, czy w naszym piecu. Natomiast my dzisiaj pracujemy na karkówce. W kolejnych odsłonach będziecie mieli okazję zobaczyć, jak przygotowujemy inne mięso, jak ono wygląda po przygotowaniu, jak jest podawane i jak smakuje. Pokroję mięso do końca i zaraz do Was wracam. Mięsko mamy równomiernie pokrojone. Przekładamy je do dużego naczynia, co jest bardzo ważne, bo tego mięsa, tak jak wspomniałem, jest 2,5 kg, więc musicie mieć miejsce, aby to mięso odpowiednio przyprawić i mieć możliwość przede wszystkim odpowiednio je później wymieszać ze wszystkimi składnikami. Dlatego równomiernie układamy je sobie w naczyniu. A od kogo się nauczyłeś, Paweł, robić chorowat? A to jest ciekawostka. Z moją Liną jesteśmy małżeństwem już od 12 lat. Przez te lata obserwacja oraz nauki brane od mojego teścia Roberta oraz od mojego szwagra Harutiuna. Tak naprawdę ich wskazówki pozwoliły mi dojść, nie będę się chwalił, że do perfekcji, ale to może Lila coś więcej o tym powie. Ja dzisiaj gościnnie, nie gościnnie za kamery powiem, że mój mąż normalnie, naprawdę, bez żadnych ogródek powiem, że uczeń przerósł mistrza. Nie znam innego Polaka, który potrafi chorować zrobić taki dobry. Twierdzą to nawet Ormianie, którzy, moja rodzina czy znajomi, którzy przyjeżdżają do nas do domu. I to zawsze chwalą Pawła, że tak super w ogóle, że nie jeden Ormianin nie potrafi zrobić tak dobrze to danie, jak Paweł, będąc Polakiem. Oddaję głos gwieździe dzisiejszej. Tak jest. Dokroję ostatnią cebulkę do tego kompletu, który już mam. Kroimy ją po prostu na pół i w takie równiutkie półksiężyce. Nie musicie się przejmować, że ona jest zbyt gruba, zbyt cienka. Po prostu ją kroicie, bo ona i tak w obróbce będzie wymieszana z naszym mięsem. Dodam tylko, co wypróbowałem już niejednokrotnie, aby aromat tej naszej cebuli przeszedł w całości do naszego mięsa, warto jest to mięso, tą cebulę lekko posolić, leciutko, i lekko ją zgnieść. Tym samym sok z tej cebuli będzie wydobywał się znacznie szybciej i znacznie łatwiej będzie wchodził w nasze mięso. Ok, cebulkę już mamy przygotowaną, mięsko pokrojone, zaczynamy przyprawiać. Na początek idzie sól. I tutaj, niestety nie jestem w stanie określić, że na te 2,5 kg mięsa będziemy potrzebowali, nie wiem, 10, 20, 50 gram soli. Musimy to wszystko zrobić na oko. Ja to robię w ten sposób, że bardzo równomiernie, bardzo gęsto obsalam mięso z każdej strony. Na początek jedna strona. Nie bójcie się tej soli, bo naprawdę trzeba być specem, żeby to mięso przesolić. Równomierne takie posolenie w zupełności wystarczy. Później mielony pieprz. Również bardzo równomiernie. Tak od serca, nie? Moja żona mnie bardzo gani za to, że przesadzam z przyprawami, ale to, co przed chwilą powiedziała, potwierdza, iż przyprawy w moim wykonaniu w niczym nie przeszkadzają, a wręcz dodają takiego końcowego sznytu temu daniu, ze względu na to, że żona boi się przypraw w takim sensie, żebym nie przeprawił, niezbyt mocno przyprawił ostrą papryką lub słodką. Natomiast papryka jest tutaj bardzo ważna, bo ona nadaje mięsu kolor. Kolor natomiast jest o tyle ważny, co zobaczycie za chwilę, że to mięso po wymieszaniu wraz z cebulą i wszystkimi naszymi przyprawami, które tu mamy,
będzie wyglądało, jakby było pomalowane. A ja się przyznam nieśmiało, że mimo, że jestem od urodzenia Ormianką i z tą kulturą znam się nie od dziś, to nie potrafię przyprawić mięsa właśnie na chorowac, czyli na szaszłyki. Papryki ostrej dam troszeczkę mniej, z uwagi na to, iż nasi goście dzisiejsi będą z dziećmi, również nasz synek będzie to danie kosztował, więc tej papryki ostrej dam mniej. Jeżeli ktoś lubi, można tej papryki ostrej dać nieco więcej. Papryka ostra, powiem tutaj tylko jedynie, że ona jest opcjonalna, nie musi być, tak? Jeżeli ktoś nie lubi, to nie musi tego dodawać. Nasze mięsko po przyprawieniu z jednej strony wygląda w ten sposób. Teraz mięsko przewracamy i powtarzamy nasze czynności, jeśli chodzi o przyprawianie. A opowiedz, kiedy się je taki chorowac, Paweł, taki szaszłyk, kiedy się robi? W ogóle ja jestem dumna z tego, że mój mąż tyle wie o tym, nie? Rekomenduję, aby ten szaszłyk jeść jak najczęściej, gdyż smak jest nieziemski. Będziemy go podawali tak naprawdę z naszym lawaszem, który już widzieliście. Kiedy go się podaje? No, podaje się go przy okazji chęci spotkania z całą rodziną, bo tak naprawdę przygotowując chorowac, mogę potwierdzić, że cała rodzina zawita do naszego domu. I z reguły jest tak właśnie, że mięso jest przygotowywane w ten sposób, gdy spodziewają się gospodarze przybycia całej rodziny do domu. Dlatego tak ważnym jest, aby to mięso naprawdę smakowało i było przygotowane zgodnie z tradycją. Ja jeszcze tutaj dopowiem, że to danie jest tak popularne, że podaje się go na weselach, podaje się na chrzcinach, na wszystkich tych, nie? Notabene to danie gościło u nas na naszym weselu, stole. Tutaj na naszym ogrodzie, kiedy to nie było trawnika i tak dalej, całe mięso, które zostało podane na naszym weselu, na 125 osób. Na 125 osób było wypieczone na takim właśnie piecu, który był stworzony na ziemi. Ten piec miał długość około 15 metrów i piekliśmy to mięso na ziemi. Rozpalając węgiel, znaczy to drewno, nie? Drewno, tak. Mhm. Pokażemy też, ponieważ to jest ważne, Paweł, wiesz, bo nie wszyscy mają ten mangal, więc pokażemy też, jak ustawić taki piec, nie? Jak ustawić sobie takie ognisko, żeby można było na tym zrobić. Oczywiście. Na ziemi, nie? Nasze przyprawianie za chwileczkę dobiegnie końca. Za chwileczkę dodamy również naszą pokrojoną cebulę. Po czym mięso trafi na minimum 4 godziny do lodówki celem przyjęcia wszystkich przypraw, które tutaj mamy. A najlepiej taki przyprawiać dzień wcześniej, jak się planuje takiego. Im dłużej, tym lepiej, bo wtedy mięso się bardziej przemarynuje. I będzie smaczniejsze. I ważne jest jeszcze to, żeby mięso, jak już jest przyprawione i cebula dodana, żeby trafiło zawsze w chłodne miejsce, najlepiej do lodówki, bo inaczej cebula zaczyna kisnąć i może po prostu zepsuć nam danie. Znaczy godzina, dwie, tak jak postoi nawet na zewnątrz, nic się nie stanie, tak? Ale całe 24 godziny to już jest niebezpieczeństwo, że się zacznie coś się dziać z tym mięsem. Do naszego dania używamy dzisiaj cebuli w ilości 8 sztuk takich średnich cebul. I tak naprawdę to danie uwielbia cebulę. Tej cebuli dzisiaj nie będziemy wykorzystywali, natomiast w następnych odsłonach pokażemy Wam, co można zrobić z tą cebulą, wykorzystując pozostałe składniki, jakim jest na przykład chleb lawasz. Słuchajcie, kochani, nie jest to praktykowane tak naprawdę, ale metodą prób i błędów doszedłem do pewnej wiedzy, która pozwala mi twierdzić, iż mięso wychodzi smaczniejsze. Mianowicie, zanim wymieszam mięso, dodaję
około 2-3 garstek wody gazowanej, która pozwala lepiej wchłaniać przyprawy. I mięso lepiej się marynuje, jest bardziej kruche i nie pali się w trakcie pieczenia. Teraz jak już mamy wszystko dodane, mieszamy, wygniatamy i wprowadzamy te przyprawy do mięsa. Uwierzcie mi, wszystkie składniki, sól, pieprz, obie papryki, sok z cebuli, smak cebuli, wszystko w tym mięsie się znajdzie. A smak będzie niesamowity. Jakby co, to możesz kogoś przeszkolić, co Paweł? Oczywiście. Jakby ktoś chciał, to chętnie Paweł przeszkoli taką osobę. Jak to zrobić? Tak przygotowane, wymieszane i doprawione mięso na minimum 4 godziny trafia do piekarnika. Nie do piekarnika, tylko do lodówki. A potem pokażemy następny etap, czyli nadziewanie naszego mięsa na szampury czy też szisz w języku ormiańskim. Albo sztyce w języku polskim. Eksperymenty z ogniem, czas zacząć. Rozpalamy naszego diabełka. Ale pachnie. Uwielbiam zapach tego właśnie drewna palonego. Kurczę. A opowiedz trochę o tym, dlaczego takie drewno, Paweł. I jakie to jest drewno? Normalne drewno. Normalne drewno do spalenia na grillu. Liściaste. Liściaste. Ale powiedz, dlaczego się to robi, tak? Z tego zrobi nam się piękny węgiel drzewny. Chodzi o temperaturę, tak? Będziemy wypiekać na początku nasze warzywa, co za chwileczkę pokażemy. A na końcu nasz chorowac z karkówki wieprzowej. Pamiętacie, jak ostatni odcinek pokazywał sposób pieczenia warzyw w naszym piecu? Były one układane na takim metalowym ruszcie i pieczone na ogniu. Dzisiaj będziemy je piec na szampurach, czyli będziemy nadziewać je na szisz. Na początek pójdą pomidory. Wszystkie nadziewasz na jedną sztycę, nie? Każde warzywo oddzielnie i każde na jednej sztycy. Teraz papryka. My robimy czerwoną paprykę. Kiedy jest dostępna biała, to wolimy białą. Ale tutaj właśnie do tego chorowaca warzywnego najlepsza jest czerwona papryka, bo ona jest mięsista. I po prostu się nie pali na ogniu. Też tak samo na jedną sztycę, nie Paweł? Dokładnie tak. Może więcej tej papryki przyniosę trochę. Niech uważasz. Dobra, to ja przyniosę, ja przyniosę. To przynieś, Arturek, jak możesz. I ostatni to jest nasz bakłażan. A to będziesz na dwie sztyce robił, czy na jedną sztycę? Na jedną sztycę. Zobaczcie, jak on trzyma. Paweł, pokaż, jak ty nadziewasz to. Palce, jak pokaż jak palce. Palce muszą być odsunięte, żeby się nie pokaleczyć. Tak naprawdę. I nadziewamy to tak, żeby... Ale będzie pysznie. Jak zawsze, nie? To zawsze mówię najlepsze danie ormiańskie, to no wiem. Cztery wystarczą? Czy dodamy jeszcze dodamy jeden? Dodamy jeszcze, ale to fajnie, że pokazujesz. Okej. Okay. Warzywko mamy gotowe. Okej, nasze warzywa idą na ogień.
Może tak przejeść troszeczkę, żeby nas było widać, Lida. Dzięki, Łuki. Prosto na ogień. Chorowac, pieczony na ogniu. Prawdziwy. I to jest ten sposób drugi, który wam pokazujemy, jak można te warzywa przygotować do późniejszej obróbki, aby powstała ta nasza piękna sałatka, którą prezentowaliśmy wcześniej. Nasze warzywa już są gotowe. Zdejmuję je z naszego grilla ormiańskiego i za chwileczkę będziemy nadziewać mięso. Ostatnio u nas się bardzo szybko bakłażan robi, a powinien się zrobić ostatni. W międzyczasie jeszcze dołożyliśmy po parę sztuk, więc będzie więcej mniemności. Teraz węgiel już mamy zrobiony. Równomiernie rozkładamy go na całym naszym grillu i nadziewamy mięsko. Zobaczcie, jak uplastyczniła się nasza karkówka w marynacie. Były takie malutkie kawałeczki, teraz są. Co ważne, w dzisiejszym odcinku nie będziemy wykorzystywali cebuli, która była użyta do marynaty. Ta cebula w następnych odcinkach zostanie użyta i zostaniecie poinformowani, jak też również zostanie pokazane, co można zrobić ze zwykłej cebuli w połączeniu z naszymi daniami. Teraz nabijamy mięsko. Zobaczcie, jak on umiejętnie to robi. Zobaczcie, że staram się nabić mięsko w ten sposób, aby kawałki nie dolegały do siebie, co jest bardzo ważne, bo wtedy one się fajnie dopiekają. Mięsko pachnie, jest mięciutkie w dotyku, przeszło wszystkimi przyprawami, które do tej pory mieliście okazję zobaczyć, jak dodawałem. A po upieczeniu, uwierzcie mi, to będzie niebo w gębie. A on zupełnie inaczej pachnie i smakuje, jak takie zwykłe mięso z grilla, taka zwykła karkówka. Właściwie to nie wiem, czym to jest spowodowane, bo niby jedno i drugie robi się na węglu drzewnym, ale ten właśnie... To nie jest na pewno mięso, które jest pieczone na zwykłych aluminiowych tackach. Po upieczeniu tak naprawdę można dwoma palcami będzie ściągać to mięso z szampury albo ze sztycy, jak to woli, gdyż będzie po prostu idealnie upieczone, nie będzie spalone, będzie idealnie dopieczone. Cały aromat zostanie w mięsie z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura na grillu spowoduje, iż to mięso bardzo szybko się zamknie. Więc tak naprawdę wszystko zostanie w środku. Tak wygląda nasza sztyca. Widzicie? Nasza szampura lub też nasz szisz formiański. Nabiję do końca i za chwileczkę zobaczycie, jak mięsko ląduje na naszym machalu. Kochani, nasze mięso już jest na naszych szampurach, na naszych sztycach. Tak to wygląda. Ląduje ono w tej chwili na ogniu.
będziesz pomagał tacie Artur. I teraz dzieje się prawdziwa magia. Nasze mięsko zaczyna się powolutku piec, powolutku zamykać. Tutaj jest, uwierzcie mi, temperatura taka, że nie jestem w stanie rąk utrzymać nad płomieniem. Artur przed chwilą też to wypróbował. I za chwileczkę zobaczycie, co się dzieje dalej. Spójrzcie, kochani, nasze mięsko dosłownie za minut 5 będzie gotowe. Arturku, jak możesz, przynieść proszę noża. Tego ostrego. No, albo jest w kuchni, albo jest tu na stole. Musisz zobaczyć. Albo tutaj na stole zobacz. Każdy kawałeczek piecze się równo, nic się nie pali. Tutaj zapach już się roznosi taki, gdyż te wszystkie przyprawy, które dodaliśmy do naszego mięsa, oddają swój aromat pod wpływem temperatury. I tak jak mówię, zaraz będziemy mieli nóż i zaraz będziemy sprawdzać, jak nasze mięsko wygląda w środku. Dzięki, synek. Ono jest w środku jeszcze lekko czerwone. Potrzebuje, tak jak mówię, 5 minut. Tu już zobaczcie, tu już prawie jest dopieczone. Za chwileczkę wielki finał. Kochani, bez sprawdzania nożem jestem pewny, że nasze mięso jest gotowe. Natomiast, aby nie być gołosłownym, zaraz wam to pokażę. Ona jest w środku całkowicie dopieczone. Tutaj wypływa z tego mięsa sok. Ale, żeby tradycji stała się zadość, a ta tradycja wygląda w ten sposób, że właśnie przy okazji pieczenia chorowaca na prawdziwym ogniu spotyka się grono znajomych, a najczęściej rodzina. Dzisiaj, mając w towarzystwie naszą bliską rodzinę, dokonamy pewnego rytuału, który jest tradycją ormiańską. A tradycja ta polega na tym, że dokonamy wypróbowania tego szaszłyka prosto z ognia. Czy aby nie mdły. Czy aby nie mdły. I zakąsimy to malutkim co nieco, co Lida zaraz pokaże, co stoi już gotowe. Jest zmrożone dla zdrowotności, żeby się nasze jadło dobrze przyjęło. Nasz tradycyjny chlebek ormiański. Lawasz. Lawasz. Nasze mięsko. Łukaszku. Proszę bardzo. I to danie prosto z grilla próbują dzieciakom też. Męscy członkowie rodu. Arturku, proszę. Bo oni zazwyczaj stoją przy ogniu. Tutaj jeszcze skosztuję sobie. Natalii też daj. Natala. Natalka, proszę. I na końcu skosztuję. Spójrzcie, ono rozpada się pod nożem. Proszę. Łukaszku. Na zdrowie. Dobre. Tak, dzieciaki? Super. Pycha. Pycha? Dobre wujek zrobił? Tak. Coś pięknego. O, szwagier zadowolony. Mięso w ogóle nie jest wysuszone. Jest soczyste, nie jest spalone. Jest idealne. Zachęcam do tego, abyście wypróbowali ten przepis. A za chwileczkę podajemy do stołu. Kochani, nasze główne danie ląduje właśnie na stole.
Na koniec dekorujemy je zielonym, mnóstwem zielonego. Kolendra, pietruszka, cebula. Szczypiorek też. Bardzo ale proszę. Ale tego nie chcę. Kochani, próbujcie, smakujcie, delektujcie się tym i cieszcie się jedzeniem. Smacznego. A tak, moi kochani, finalnie wygląda nasz armiański stół. Jest wszystko. Rowac warzywny, pieczone ziemniaczki, o których nie było dzisiaj mowy, bo były robione w piekarniku. Młode ziemniaczki przyprawione i postawione na stół. Nasza zieleninka, oliwki. Gwiazda naszego wieczoru. Pieczone szparagi. Sos do mięsa, o którym dowiecie się w następnych odsłonach naszego kanału. Sałatka ze świeżych warzyw, pomidory, ogórki, pietruszka, mnóstwo zieleni, papryczki nadziewane, oliwki i na koniec sałatka z młodej kapusty. Życzymy wszystkim smacznego. Baria Chorżak. Baria Chorżak. To znaczy smacznego. Smacznego.